Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Zapraszam rabina Michaela Szudricha. Dziękuję bardzo. Pierwsze, naprawdę jeszcze raz całe serce dziękuję bardzo. Czy wy, archeolodzy, są tak zainteresowane na żydowskie rzeczy i nawet teraz na prawo żydowskie, jestem bardzo wzruszony i dziękuję. I też się dalej macie trochę cierpliwości słuchać mnie, to jest drugi dziękuję. Ja też już słyszałem prawie wszystko, o którym ja chcę mówić, już słyszałem. Co znaczy, to jest taki jaki dobry efekt współpracy przez ostatnie 15 plus lat. Ale mimo to wszystko będzie zaczynać od takie bardzo podstawowe rzeczy. Kiedy społeczność żydowska zaczynał mieszkać w jakim miasto, zawsze to było, nie tutaj w Polsce, wszędzie. Pierwsze dwa rzeczy, które musi załatwić, to jest cmentarz i mikwa. Wan rytualne. Ponieważ synagodzy mogą modlić u kogoś w domu, mogą modlić na zewnątrz, mogą, ale cmentarz musi mieć i mikwa musi mieć. I wtedy w naszym tradycji, kiedy człowiek umrze i będzie leżeć w cmentarzu, powinno leżeć tam na zawsze. Od strony teologii, ciała jest dom duszy. Dusza ważniejsza, ale też taki współpraca dusza i ciała. Co to znaczy, kiedy człowiek umrze, co znaczy dusza już jest poza ciała, ciało jeszcze jest. Czy mimo to ciało już jest bez duszy, dalej ma stanowisko bardzo święte rzecz. Mimo to mogę rozumieć, że ten bardziej święty rzecz to jest dusza, nie ciała. Ale w naszym tradycji, czy to był dom ciała, przepraszam, to był dom duszy przez wiele lat, zawsze będzie święte. I wtedy, kiedy będzie już leżeć w grobu, my nigdy nie chcemy ruszać. Tak jest od czas Talmud, jak już był przyjmowany Joredeja i wiele innych komentarzy rabinackich. I wtedy nasz podstawowy obowiązek to jest chronić zmarłych. Jak ważny to jest też, czy będzie pomnik, czy będzie macewa, to jest drugi poziom. Przede wszystkim, że człowiek mogie leżeć w spokoju. Ciekawe to jest, czy nawet w naszym tradycji właściciel grób to jest zmarłych. Jak dokładnie to działa, czy właściciel już nie żyje, w jaki sposób mogę konsultować jego, to jest taki trudny. Ale tak jest tradycja, tak i wtedy wszystko, które mogę robić w cmentarzu, na normalne sytuacje. Obciąć drzewo. My mogę robić tylko kiedy to jest na dobrość zmarłych. Lub jeżeli drzewo, które jest, już będzie padłe i to jest ryzyko żyjące, wtedy też mogę obciąć. I teraz na pytanie ekshumacja, które jest bardzo ważne i też czasami tutaj w kraju praktyczne. Ekshumacja to jest zakazane w prawo żydowskim. Ale jak wiele innych kodeks, są wyjątek. Wyjątek to jest dwa generalne kategorie na ekshumację. Pierwsze to jest,
kiedy to jest lepsze dla zmarłych. Będę dawać przykłady za moment. Druga to jest, kiedy ekshumacja będzie uratować życie żyjące. Okej. Okay. Lepsze dla zmarłych. Cmentarz żydowski, przedwojenny, obok rzeka. Rzeka już jest coraz wyżej, woda, poziom wody jest coraz wyżej. I za moment cmentarz żydowski będzie pod wodzie. W takiej sytuacji ekshumacje mogą być dozwolone. To jest komplikowane. My mamy jeden przykład w Dobrze nad Wisłą, gdzie już jest skarpy i wpadły do środku rzeka. Bardzo trudne, ale ogólnie to mogą być dozwolone, ponieważ to będzie lepsze dla zmarłych. Drugi przykład, i naprawdę to jest tylko bardziej drugi przykład lepszy dla zmarłych, to jest, jeżeli będziemy przenieść zmarłych do Izraela. To jest święta rzecz, to święty kraj, to jest traktowane lepsze. Oczywiście to jest, czasami to jest trudne, ponieważ my musimy być pewni, czy my wiemy, kto leży tam w grobach. Co znaczy, my mamy kilka przykładów tutaj w Polsce, na przykład Łomże, kiedy był przepiękna rekonstrukcja, ale my nie wiemy teraz, czy naprawdę, gdzie stoi Macewy, czy naprawdę ten pan, który jest pisany, tu leży Jańkl, syn Izrael, naprawdę leży tam. I wtedy takie sytuacje nie mogą robić ekshumacji nawet do Izraela, ponieważ my nie jesteśmy pewni. Kiedy ekshumacja jest dozwolona na potrzeby uratowania życia. Tu są takie dwie podstawowe przykłady. Jeden to jest, jeżeli po śmierci i po pochowaniu jest teraz wątpliwości, czy ten człowiek umarł o jakiej choroby genetycznej. I jeżeli będzie ekshumacja i my mogę badać DNA, chromosomy zmarłych, wtedy żyjące już mogę zaczynać leczenie, jak i lekarstwo, to mogę być dozwolone. Drugi przykład to jest, jeżeli człowiek był zamordowany, ale proszę uwagę teraz tutaj, i ten, który jest morderstwo, dalej mogą morduje, i jeżeli będzie robić ekshumację, my mogę mieć dowody, czy ten pan pełny takie morderstwo i wtedy mogę być aresztowany i będzie siedzieć w więzieniu, gdzie on je mogę morduje dalej. Co znaczy, ekshumacja udowodnić, czy człowiek jest morderstwo i wtedy mogę być karalny, to jest nie powód. Mogę tłumaczyć bardzo prosto, ponieważ jak wierzący ludźmi, my wierzymy, jeżeli sąd ludzki nie będzie karać jego, on będzie karany przez najbardziej uczciwy sędzia, co znaczy Bóg. Co znaczy, to, że on będzie karany, to nie jest powód. Czy on nie będzie morduje jeszcze raz, to jest już uratowane życie, potencjał uratowane życie. Czy ja mówię jasne? Okej. Okay. I wtedy przykład bardzo trudny, na przykład jak jedwabny, czy 70 lat później my chcemy udowodnić, czy kto był pełny takie morderstwo, to nie jest powód w tradycji prawa żydowskiej, ponieważ takie ludźmi nie pełne morderstwo już 70 lat, oni mają 80-90 lat, jeżeli oni jeszcze żyje, i wtedy szansa, czy będzie karalna teraz, oni nie będzie wtedy pełnić następne morderstwo, to jest wątpli, czy jest taka sytuacja. To jest ekshumacja. I przepraszam.
jak mówiłem wcześniej, główny cel to jest chronić zmarłych, czy oni mogą leżeć tam w pokoju. Czasami nawet jest trochę takiej konkurencja, to jest być może nie najlepsze słowo, ale problem, czy jest cmentarz żydowski, wiele macew już wpadły. My wiemy, to jest po kilka centymetrów ziemi i ludzie chcą pochować w cmentarzu i znajdą macewy. I czasami miał bardzo trudną dyskusję z Żydami za granicę, którzy bardzo chcieli znajdą macewy dziadek. Ale ja mówię, słuchaj, jeżeli będziesz zaczynać pochować, szukać macewy, masz równo szanse, albo znajdę macewy dziadek, albo znajdę dziadek. I wtedy lepiej się dziadek będzie leżał tam w pokoju. Oczywiście każda sytuacja jest inaczej. I wtedy, jeżeli to leży po taki ilość ziemi, mogę być pewny, czy to jest w porządku. Ale taki to już my nie wiemy, gdzie był oryginalny poziom ziemi i ja boję się. I grób masowy. To jest też bardzo trudny temat. My nie chcemy ruszać. W naszym tradycji, kiedy człowiek wpadł i już jest w grobach, to jest też jego własność. Ja wiem, to ma żaden stanowisko w prawo polskim, ale wiele innych praw. Ale to jest ciekawe pomysły, czy już to jest jego. Jedyny, drugi problem robi ekshumacja grób masowych, kiedy to jest kilka osób, i na pewno, jeżeli to jest spalone, my chcemy potem, w jaki sposób mogę taki podzielić, kto jest kto. Ja wątpię. Jedyny sposób, który to mogą być możliwe, który jest też bardzo wyjątkowa sytuacja, jeżeli ten jeden człowiek, który leży tam, ma żonę. I jeżeli naprawdę mogę indykować jego, wtedy żona mogę, już będzie wdowa, zamiast niewiadomo, i ona mogę brać drugi ślub. Co znaczy, ona mogę żyć dalej w jej życiu. Ponieważ jeżeli my nie mamy dowody, czy on umarł, albo był zabity, to jest wątpliwości, czy jego żona mogę brać drugi ślub i wtedy jakby to jest problem dla niej na całe życie. To jest temat ogólny, który jest bardzo wrażliwy i po Holokauście to było bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli kto widział, czy mąż chodził do komor gazowy, czy to jest wystarczające? I wiele rabinów dysłowało tak. Jeżeli naprawdę on był w pociągu do Auschwitz i on był tej strony od Mengele do komary gazowy, to już był wystarczający, czy żona mogę brać drugi ślub. To jest ludzka rzecz. Okay. Ekshumacja, udowodnić historyczne fakty, to w naszym tradycja nie ma takiego stanowiska, to jest nie powód. Okay. Teraz. Dla mnie naprawdę najważniejsza rzecz, którą ja mogę mówić tutaj, to jest, jak ważna współpraca jest. I bardzo cieszę się, jak ja słyszałem przez kilka wykładów dzisiaj, ja naprawdę my mamy współpracę. I to jest w jakiś sposób, często to jest strona rabynacka, strona archeologii i inwestor. I poza protokołem, bardzo ważne to jest, że my będziemy razem.
I ogólnie my mamy taki ten sam cel, który często inwestor ma inny cel. I ja rozumiem. Bez emocji. Czy... I mogę mieć naprawdę każda sytuacja. Współpraca z archeologami, przepraszam. Okay. To jest moje trzeci i czwarty język, ok? Zawsze mogę znajdę. W moim doświadczeniu zawsze znaleźliśmy rozwiązane. My nie chcemy otworzyć grobu, ale czasami lepiej otworzyć nie cały, ale do poziomu, który my mamy kształt, jak desekrację grobów. I wtedy my mogę ratować się jak w Brudno, jak Węgrów. Bardzo dobre przykłady. Raz mieliśmy inny problem, a to też był bardzo wyjątkowy, i to był w Gniezno, gdzie stary cmentarz żydowski był obok straż pożarny. Inwestycje, taki nowy sklep handlowy, mogły być tu, mogły być za 100 metrów, mogły być pół kilometra dalej. Okay. Straż pożarna musi być w centrum miasta. To jest uratowane życie. Tak samo szpital, tak samo straż pożarna musi być w centrum miasta. Wtedy mogę bardzo szybko reagować na pożar. I wtedy było pytanie do nas, oni robią badanie i znaleźliśmy tam, ja pamiętam to kilka lat temu, 6-7 grobów. Normalnie, ja mówię, w żaden sposób, jeżeli to był dom handlowy, nawet szkoły, mogą budować kilometr, 2 kilometry, pół kilometra dalej. Na straż pożarną ten pół kilometr mogą być różnice między śmierć i życie, nie daj Boże, kiedy będzie pożar. I wtedy była moja decyzja, czy budowaliśmy skarko, jak to jest po polsku? Skarkofagas? Nie. Co? Tak, okej. Okay. You all got it. Ja też jestem smyczony. I wtedy był mój człowiek tam cały czas, budowaliśmy i na ten sarkofag, tak. Oni budowali aneks nowy straż pożarny. I ja mogę dawać wiele innych przykładów, kiedy był współpraca i otwartość, był możliwy, znajdę mądre rozwiązanie. Pamiętam raz, to był już dobre kilka lat temu, być może to był Suwalki. Już nie jestem, gdzieś tam jak Suwalki, być może sam Suwalki. Gdzie rzeka już trochę zmienił droga i, jak to jest po polsku teraz? Beavers, takie ten mały... Bobry. Bobry budowali, takie jak oni budowali w rzeka, ale to już nie był daleko cmentarza, to był bardzo blisko i oni budowali ich domy od kości. Ja myślę bez intencji, ja nie myślę, że te bobry nie były antysemickie. I wtedy ja pamiętam, czy jakiej żeny każe, pytał mnie, jaki kompromis mogę być. Więc ja mówiłem, ja myślę, w takiej sytuacji nie będzie kompromis, co znaczy, by będzie robić 100% dobre dla bobry i 100% dobre dla cmentarzy. I wtedy to jest ogólne moje podejście, szacunek dla zmarłych i coś dobrze dla żyjących. Na współpracę prawie wszystko jest możliwe. Dziękuję.